gwiazd. Cześć, z tej strony Wojciech Łodziński, Rentumi. Opowiem Wam dzisiaj parę ciekawostek na temat różnego rodzaju flipów, jakie robiliśmy ostatnio. Jednym z nich jest mega błyskawiczna transakcja, którą udało nam się spiąć. O godzinie 23.30 na Alixie pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży dużego mieszkania, 112 metrów, ale w mega niskiej cenie. Było to 2200 zł za metr kwadratowy. A to jak na Szczecin, to jest niska cena, bardzo niska cena. Natomiast wymagało to błyskawicznej reakcji. Przydał nam się tutaj monitor, akurat to reklamę zrobimy Filipowi. Polecamy monitora, który zareagował błyskawicznie. Dostaliśmy informację o tej 23.30, że jest taka inwestycja spełniająca nasze kryteria. W związku z tym od razu w nocy zadzwoniliśmy do klientki. To jest bardzo istotne, że był kontakt błyskawiczny od razu, jak dodała. Jeśli dodaje ogłoszenie ktoś nawet o pierwszej w nocy, to znaczy, że siedzi teraz przy komputerze i to robi. Możemy sobie pozwolić na zadzwonienie takiej osoby. Jakby ktoś teraz zadzwonił powiedzmy o 10 rano, prawdopodobnie byłoby już za późno. Nie trafiłby na tą okazję. Tą okazję złapał akurat Michał. Michał, mój wspólnik były. Świętej pamięci Michał. Następnego dnia o godzinie 11 zadzwonił do mnie: Wojtek, chodź szybko, jedziemy na inwestycję, zobaczymy mieszkanie do kupna. W ciągu 15 minut byłem na mieszkaniu. Wchodząc na to mieszkanie, najpierw zobaczyłem 3 osoby przed mieszkaniem, wchodzę do środka, patrzę, a tam jest 10 osób na mieszkaniu. Na jednym mieszkaniu był tłum ludzi i jedna kobieta, która była sprzedającą. Obejrzałem sobie każdy pokój na szybko. Upewniłem się, że cena jest właśnie 2200 za metr. Powiedziałem od razu, że kupuję. To trwało 7 minut od wejścia, a od kiedy się dowiedziałem o tej inwestycji, będąc siedząc w biurze, było to 22 minuty. W momencie, kiedy wszyscy wyszli, to tak naprawdę wtedy dopiero zacząłem negocjować z tą panią cenę i udało mi się jeszcze zbić kolejne parę tysięcy złotych. Wtedy postanowiłem, że kupię, zapłacę 10% zadatku, natomiast zaznaczyłem, że chcę wziąć to na kredyt specjalnie. Powiedziałem, że to będzie trwało od 3 do 4 tygodni mniej więcej. Ale na umowie przedstępnej napiszmy, że będzie to 1,5 miesiąca, bo gdybym nie zdążył, no to nie chciałbym stracić tych pieniędzy, tych 10% z tej inwestycji. Było to 20 parę tysięcy. Podpisaliśmy umowę przedstępną błyskawicznie. Następnie jechaliśmy autem z Michałem. Powiedziałem, chodź, zadzwoń do paru swoich inwestorów, może uda się jednak sprzedać. Była to inwestycja, którą chciałem wziąć na wynajem długoterminowy, na pokoje. Natomiast zaryzykowałem, powiedziałem, chodź, może uda się sprzedać. Okazało się, że po 4 godzinach znaleźliśmy kupca o 45 tysięcy drożej. No i co? I udało się sprzedać, dosłownie po 2 dniach był akt notarialny. Udało się to sprzedać z ceną plus 45 tysięcy, gdzie zamroziłem 20 parę, to chyba było tam gdzieś około 25 tysięcy, a zarobek był 45 tysięcy. Także można robić, nastawiać się na flipa, na przykład na wynajem, ale od razu, zanim nawet zaczniemy remont, wystawić to na sprzedaż. Jest to dla Was szansa na szybki zarobek, a te pieniądze z zarobkiem możemy przeznaczyć na kolejną jedną, dwie inwestycje. Takie krótkie info dla Was. Będziemy nagrywali takich filmików więcej. Takich sytuacji różnego rodzaju było ostatnio kilkanaście. Chętnie Wam opowiem. Zapraszam Was do oglądania następnych odcinków. Do zobaczenia. Hej.